Szef PiS chce zmienić Unia Europejska od podstaw. Mówi o projekcie Jarosław Kaczyński. Mam nadzieję, że będziemy mogli zaproponować nowe traktaty unijne. Chcemy poprzez grupę europejskich konserwatystów i reformatorów zaprezentować własny projekt kształtu konstrukcji europejskiej. Mam nadzieję, że z czasem będziemy mogli zaproponować nowe traktaty unijne, powiedział w wywiadzie dla Rzeczpospolitej prezes PiS Jarosław Kaczyński. Prezes PiS mówił w wywiadzie m.in. o rezultatach ostatniego szczytu Unia Europejska poświęconego budżetowi wspólnoty. Kaczyński był pytany, czy nadal jest zadowolony z konkluzji szczytu, skoro, dość chłodno, przyjęła je sama Komisja Europejska. Rzeczywiście, docierają do nas różnego rodzaju wiadomości, które ogólnie można określić tak, wspierające się instytucje Unia Europejska, w tym wypadku chodzi o Europarlament, próbują zmiany tego, co zostało ustalone. Cała reszta zależy od Komisji Europejskiej. Tu są pewne niepokojące symptomy. Otrzymaliśmy do ręki dobrą broń. Ale ta bitwa na posiedzeniu Rady, to bitwa o znaczeniu, nazwijmy to, operacyjnym. Odnieśliśmy sukces. To z naszego punktu widzenia zadowalające, zaznaczył prezes PiS. Będziemy sięgać po broń, którą mamy, gdyby ktoś działał w ten sposób, że mielibyśmy przeświadczenie, że tak naprawdę będzie tak, jak to sobie wymyślili ci, którzy chcieliby pozbawić nas suwerenności w sferze zastrzeżonej do kompetencji krajowej, to będziemy sięgać po broń, którą mamy. Nikt nie ma złudzeń, że my się czemukolwiek podporządkujemy. I ze względów zasadniczych, bo nie jest zadaniem naszej formacji oddawanie suwerenności, i ze względu na rozgrywki w ramach Unia Europejska. W żadnym wypadku nie będziemy ustępować. Jeśli ktoś liczy, że my pod groźbą odebrania środków zmienimy naszą politykę, to się myli, powiedział wicepremier. Kaczyński był też pytany, czy był gotów razem z premier Mateuszem Morawieckim wetować unijny budżet. Tak. Mieliśmy deklarację premiera Viktora Orbana, że gdyby on sam uważał warunki za wystarczające, to mimo wszystko by z nami wetował, powiedział prezes PiS. Będziemy podejmowali ideę Konfederacji Europejskiej. Wicepremier był też pytany o zacieśnienia integracji Unia Europejska m.in. poprzez uwspólnotowienie długu. Co do samej polityki integracyjnej, to połączenie dążenia do głębszej integracji z wykorzystaniem pojawienia się pandemii, jest sprawą incydentalną. Ale tendencja integracyjna jest faktem. Wykorzystano taką okazję, my walczymy teraz o to, by ta koncepcja integracji nie została zrealizowana, powiedział prezes PiS. My nie godzimy się na tę metodę, my chcemy poprzez grupę europejskich konserwatystów i reformatorów EKE, gdyby nie COVID, to już byłoby zrobione, zaprezentować własny projekt kształtu konstrukcji europejskiej. Zdajemy sobie sprawę, że teraz jest to trochę rzucanie grochem o ścianę. Ale czasami tak jest, że pewna idea wydaje się bez znaczenia albo nie dość doceniana, a później zyskuje ogromne znaczenie. Będziemy podejmowali ideę Konfederacji Europejskiej, zintegrowanej Europy, która będzie realnym supermocarstwem, ale która będzie zostawiała dużo więcej swobody państwom narodowym, mówił Kaczyński. Pytany, czy zatem EKRI i PiS zaproponują jednak nowy traktat o Unia Europejska, odparł, że formacje te mają ideę. Mam nadzieję, że z czasem będziemy mogli zaproponować nowy traktat, w zasadzie traktaty. Widzimy to zupełnie inaczej niż ci, którzy teraz w Unia Europejska dominują. Będziemy to podtrzymywać w różnych wymiarach. Zarówno w wymiarze prezentowania tej koncepcji całej Europie, ale też w wymiarze węższym, odnoszącym się do V4 i Międzymorza, powiedział wicepremier. Prezes PiS ocenił, że cecha, która się obecnie wybija w Unii Europejskiej, to właśnie to, że traktaty nie są przestrzegane. Zapowiedź kolejnych zmian w sądownictwie. Kaczyński był też pytany, czy PiS będzie decydował wkrótce o kolejnym etapie zmian w sądownictwie. Będą zmiany w sądownictwie, to jest sprawa wewnętrzna Polski. Nigdy nie chcieliśmy podważać niezależności sądownictwa, bo to byłoby rzeczywiście naruszenie zasad europejskich. My tylko chcemy znieść fenomen, że w Polsce są sądy politycznie uzależnione od opozycji. A kto w to nie wierzy, niech posłucha taśm Eumanna. Tego nie nagrały służby, tylko jego koledzy.
Te sądy są upolitycznione, są po tamtej stronie. Polsce będą potrzebne normalne sądy, które będą się trzymać prawa, powiedział Kaczyński. Wicepremier był również pytany w kontekście reformy sądownictwa o prezes Trybunału Konstytucyjnego Julię Przyłębską i słowa, że jest jego odkryciem towarzyskim. Ja mogę sobie spokojnie parę godzin rozmawiać miło z panią prezes, ale o tym, jaki będzie wyrok, nie dowiem się nic. Druga strona nie jest w stanie tego pojąć, to jest ta gigantyczna różnica kulturowa między nami a PO, odparł prezes PiS. Dopytywany, czy zatem nie ma wpływu na TK, zapewnił, że nie. Nie mam. Co nie zmienia faktu, że lubi Julię Przyłębską, powiedział prezes PiS. Kaczyński o wyroku w sprawie aborcji, innego być nie może. Kaczyński był pytany, czy zaskoczyło go rozstrzygnięcie TK w sprawie aborcji. Na tyle znam konstytucję, że wiedziałem, iż w jej ramach innego wyroku być nie może, nawet jeśli będzie społecznie nieakceptowalny. Natomiast, jaki konkretnie będzie, czy będzie ze złagodzeniem, tego nie wiedziałem. Tak, jak nie wiem, kiedy i jakie będzie uzasadnienie, powiedział prezes PiS. Kolejne pytania poświęcone były opiniom, także ze strony wyborców PiS, że reforma sądownictwa nie powiodła się i sądy nadal pracują zbyt wolno. Kaczyński stwierdził, że krytyczny stosunek społeczeństwa do sądów jest rzeczą zupełnie oczywistą. W pewnych sferach były niepowodzenia, ale mieliśmy do czynienia z panem Timmermansem i bezprawnymi naciskami, z którymi próbowaliśmy dojść do jakiegoś ładu. Ja jestem za tym, by powiedzieć jasno, że sądy to nasza wewnętrzna sprawa. Sędziowie muszą uznawać polską konstytucję i uznawać równość obywateli. Są też oczywiście dobrzy sędziowie, rzetelnie wykonujący swoją pracę, ale reforma jest konieczna, powiedział Kaczyński. Dopytywany, czy będzie zmiana sędziów, czy zmiana procedur i systemu, odpowiedział, że procedur, ale i w pewnym wymiarze, jest do tego pełna podstawa w konstytucji, zmiana sędziów. Nie może być w Polsce korporacjonizacji aparatu państwowego. Sądownictwo jako korporacja jest dziś praktycznie poza państwem, ocenił prezes PiS.